Dzień dobry, mam tylko sprawę organizacyjną. Czy może jest na sali pan Ryszard Filiant? Nie widzę, więc chyba nie ma pan Ryszarda na sali. Witam Państwa, szanownych autorów, panią Zofię Daniel oraz wszystkie osoby, których teksty stworzyły najnowszy numer Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Witam wszystkich występujących, którzy umilą nam ten wieczór. Chciałabym serdecznie powitać wszystkich przybyłych, którzy pomimo deszczowej aury postanowili spędzić z nami te kilka chwil. A zaręczam, że będą to chwile, które pozostawią miłe wspomnienia. Szanowni Państwo, liter uczymy się od dziecka, mozolnie kreśląc pierwsze zawijasy i brzuszki. Któż z nas tego nie pamięta? By zamienić te litery w obraz i nadać im głębsze znaczenie, potrzebny jest talent. A ten posiadają już tylko nieliczni, którzy potrafią zamienić słowa w przeżycia i mądrości. Mamy wielkie szczęście takie osoby gościć na naszej sali. Panią Zofię, która oddała nam cząstkę siebie, swoje serce, które cytując jeden z jej wierszy, pozwoliła nam zasadzić w tęczowej doniczce.
zebranych na sali regionalistów, którzy już po raz 95 za pomocą słów namalowali nam obraz Kociewia, którego nie powstydziłby się najlepszy malarz. 30. rocznicę wydania pierwszego numeru naszego kwartalnika trzeba przyznać, iż z każdym nowym numerem ten obraz dzięki nim jest jeszcze piękniejszy. Szanowni Państwo, moglibyśmy jeszcze poświęcić wiele słów opisując wyjątkowość naszych twórców, ale najlepiej zrobią to oni sami. Zanim poznamy ich bliżej i wyruszymy w podróż po słowach, oddajmy głos Krzysztofowi Kordzie, dyrektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, gospodarzowi naszego spotkania, który omówi publikacje wydane w 2016 roku przez Kociewski Kantor Edytorski. Zapraszam. Szanowni Państwo, pokrótce powiem, ponieważ mamy dzisiaj trzech bohaterów, zwłaszcza bohaterkę, panią Zofię Daniel, i chciałbym dzisiaj posłuchać jej twórczości. Myślę, że większość po to przyszliśmy. Szanowni Państwo, w 1986 roku powstał Kociewski Kantor Edytorski. On powstał już, czy powstawał od kilka lat wcześniej, ale w roku 1986 ukazał się pierwszy numer Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Było to na początku grudnia i dzisiaj jest 1 grudnia, a więc mija 30 lat od chwili ukazania się pierwszego magazynu, Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Dzisiaj, po tych 30 latach, świętujemy już 95. numer tegoż magazynu. Wśród pierwszym redaktorem naczelnym był pan Roman Landowski, już nieżyjący. W latach 80. także dyrektor Biblioteki Miejskiej. Obecnie po Romanie Landowskim od blisko 10 lat redaktorem naczelnym, redaktorką naczelną jest pani Halina Rutko. Dzisiaj niestety nieobecna, ale jest za to członek redakcji Marcin Kudziński, który za chwilę przedstawi najnowszy numer. Są również, jest na sali wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, ale przewodniczący Rady Programowej Magazynu Regionalnego, pan Kazimierz Szyckiewicz, od wielu lat związany z naszym magazynem. A jako ciekawostkę powiem, że z osób, które tworzyły pierwszy magazyn regionalny, no to są dzisiaj, jest jedna osoba z nami na sali, właśnie pani Katarzyna Pyplińska, która prowadzi to spotkanie. Szanowni Państwo, w tym roku wyszły 4 numery Kociewskiego Magazynu Regionalnego. Najnowszy właśnie dzisiaj jest jego oficjalne otwarcie. W tym roku wydaliśmy 3 publikacje. Jedna jest w przygotowaniu, jest to praca pana Czesława Glinkowskiego dotycząca działalności samorządu miasta Tczewa w ostatnich 25 latach. A ukazały się książki pierwsze, to pana Ryszarda Filbranta. Pan Ryszard pisze prozą. A następnie w czerwcu wyszła książka bardzo ciekawa, specyficzna, niespotykana w Tczewie do tej pory. Książka napisana przez przedszkolaków. Książka, którą wydaliśmy wspólnie z przedszkolem numer 8 w Tczewie, z przedszkolem publicznym, przedszkolem samorządowym. Jest dzisiaj z nami wicedyrektor przedszkola, pani Madeja, witam serdecznie, panią Hanię. I książka powstała w taki sposób, że dzieci w wieku 3 do 6 lat, które chodzą do przedszkola, spisywały wraz ze swoimi rodzinami, rodzicami, historie rodzinne związane z Tczewem. Powstał w ten sposób przewodnik po Tczewie oczami dziecka, czyli na co dzieci zwracają uwagę. Książka powstała najpierw w formie e-booka i jest dostępna na stronie internetowej przedszkola 8, a w wersji drukowanej ukazała się w niewielkim nakładzie i jest dostępna w każdej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, można wypożyczyć. I są to opowieści o Tczewie, ciekawostki z miasta Tczewa oczami dziecka. No i dzieci przedstawiają tam miejsca, które często przez osoby dorosłe są albo niezauważalne, a w internecie często na przykład wyśmiewane. A więc wśród dzieci największym na pewno zainteresowaniem, największą radością dzieci jest to, co widzimy w tekstach. Chociażby są to słynne żabki w parku,
Są tu różne ronda, które rzekomo stworzyli kosmici, którzy przylecieli i po sobie zostawili odcisk spotkań. W ten sposób mamy ronda w tczewie, więc te opowieści są bardzo ciekawe, są wyjątkowe i w ten sposób kilkanaście tych relacji, tych napisanych wspólnie przez dzieci z rodzicami, trafiło do przedszkola, a dzieci na zajęciach jeszcze dodatkowo przygotowały ilustracje, które zdobią karty tej książki. A więc zachęcam do zapoznania się z tą publikacją. Jako ciekawostkę powiem, że w przyszłym roku wyjdzie książka, którą przygotowujemy z przedszkolem Jodełka. Podobna temat ten sam, więc podobna forma powstanie. No i ostatnia publikacja, którą dzisiaj mamy okazję, to święto, tą książkę celebrować, to poezja. Więc była proza, były opowiadania, były cztery numery magazynu regionalnego i jest też miejsce na poezję. Wyszła w tym roku też, wydaliśmy poezję pana Kazimierza Szymanowskiego. Tutaj była duża promocja w kwietniu, a dzisiaj duża promocja pracy poezji pani Zofii Daniel. Pani Zofia debiutowała także i na łamach naszego kocieckiego magazynu regionalnego, publikowała w prasie lokalnej. Jest na sali pan redaktor, pan Tomasz Kajzer, na którego łamach publikowana pani Zofia debiutowała, a później trafiła do nas na łamy kocieckiego magazynu regionalnego. Pani Zofia wydała u nas tomik poezji, który został przygotowany w kocieckim kantorze edytorskim, czyli w naszej sekcji wydawniczej, a został przygotowany wspólnie i sfinansowany przez Stowarzyszenie Gospodarcze Kociewie. Na sali są przedstawiciele tego stowarzyszenia, pan Tomasz Kajzer i pan Krzysztof Misiewicz. Oraz przygotowana właśnie tę oprawę edytorską przygotowała nasza sekcja wydawnicza, czyli wydaliśmy to wspólnie Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie. Na tym chciałbym zakończyć i zaraz tutaj oddam głos pani Katarzynie Pyplińskiej z prośbą o wprowadzenie dalszej części. Dziękuję bardzo. Poprosimy teraz Marcina Kłodzińskiego, członka redakcji kociewskiego kantoru edytorskiego, o krótkie przedstawienie nam malowniczego obrazu Kociewia zawartego w najnowszym numerze kociewskiego magazynu regionalnego. Dobry wieczór. Pewnie wielu z Państwa, jak wchodziło bądź na plakatach widziało, popadało w osłupienie, bo widząc nową okładkę się zastanawiało, skąd już zna ten widok. To jest pierwszy i 95 numer. Pomysł ten wyszedł z tego względu, że właśnie jak już mówił pan dyrektor, w tym roku mamy 30. rocznicę wydania pierwszego numeru. W pierwszej dekadzie grudnia 1986 roku pojawił się pierwszy numer kociewskiego magazynu regionalnego. Teraz musimy się przez chwilę zastanowić, czy 30 lat to dużo? To jest jedno pokolenie, to można się dochować dzieci, nawet wnuków. To jest też czas, kiedy jeden system może upaść i powstać drugi. No to wtedy może zawężmy. A z punktu widzenia Kociewia, no, musimy przyznać, że Kociewie przez ostatnie 30 lat się bardzo powiększyło. Teraz dosłownie nas otacza, od czasu, kiedy pan Roman pisał wstępniak do pierwszego numeru. No ale 30 lat to też dosyć sporo z punktu widzenia magazynu, jego redakcji. Przez redakcję, przez te 30 lat się, chyba nie słuchamy, dziesiątki osób przewinęły. No i też były mniejsze zmiany. Na przykład w zeszłym roku pozbyliśmy się wykładziny, która mnie osobiście strasznie denerwowała. Ale jedno jest niezmienne. Ilekroć oddajemy jeden numer do już druku, jest ta chwila ulgi, a potem ta straszna myśl. Miły Boże, ale co my tym ludziom przedstawimy w przyszłym numerze? Skąd weźmiemy tekst? Ale na szczęście kolejny, już 95 raz, dzięki niezawodnym autorom, możemy przedstawić kolejny numer, w którym no, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Tutaj ucieka tam nasz kolega z biblioteki, Piotrek Kajzer, który napisał na przykład, jak w 26 roku wydarzenia majowe w Warszawie walczą, Piłsudski kontra rząd, a co robi się w Tczewie? Jeździ na karuzeli na przykład. Mariusz Meca nam opisuje powstanie filmu Stari Grot,
1197 o powstaniu Starogardu Gdańskiego. No nie możemy też nie zobaczyć tekstu pana Czesława Glinkowskiego, który opisuje postać pomnikową pana Kazimierza Piechowskiego, człowieka, który jest żywą definicją słowa bohater. Mamy też wspomnienia, na przykład o senatorze Andrzeju Grzybie, który napisał o spotkaniu wspomnieniowym, który napisał Przemysław Kilian. Ale też wspominamy Huberta Pobłockiego, człowieka, który przeniósł Kociewie do Gdańska. Znaczy, mógłbym jeszcze wiele, pewnie nawet godzin mówić, co jest w najnowszym magazynie, bo na tych 48 stronach jest zawarte Kociewie. Ale wrócę do pytania. Czy 30 lat to dużo? Nie. To tylko jeden krok. Jestem pewien, że z Państwem tych kroków będzie jeszcze więcej. Dziękuję. Teraz zapraszam Państwa na cudowne chwile zamknięte w dźwiękach, które przyniesie nam znany bard tczewski, wokalista i kompozytor, pan Zbigniew Lisikowski. Proszę przywitać go prawami. Dobry wieczór Państwu. No, przede wszystkim dobry wieczór Zosiu. Woli przyzwoitości Janusz. Między szeptem a ciszą. Zauroczył mnie ten wiersz już parę lat temu. Tajemnicza melodia porywa nas jak kolorowe liście, jesienny wiatr. Patrzymy na gwiazdy, aż błyszczą od miłości i nadziei, i nadziei. My tańczymy, a wokoło park, bezmiar nieba serca biją naraz. My tańczymy, a wokoło park i nasza miłość. My tańczymy, a wokoło park, bezmiar nieba serca biją naraz. My tańczymy, a wokoło park i nasza miłość. Nawet księżyc włączył światło, my zamieramy między szeptem a ciszą. Wiatr kołysze drzewami, a ja znów znajomą melodię słyszę. My tańczymy, a wokoło park, bezmiar nieba serca biją naraz. My tańczymy, a wokoło park i nasza miłość. My tańczymy, a wokoło park, bezmiar nieba serca biją naraz. My tańczymy, a wokoło park i nasza miłość.
Państwo, udamy się w świat zaklęty pomiędzy szeptem a ciszą, a to za sprawą dwóch wierszy Zofii Daniel, które zinterpretują nam niezwykle utalentowani uczniowie zespołu szkół katolickich w Tczewie, Daria Dank i Jakub Lewandowski, laureaci konkursu recytatorskiego Festiwalu Twórczości Kociewskiej imienia Romana Landowskiego. Daria zarecytuje nam wiersz pod tytułem Feniks, a Jakub wiersz pod tytułem Dla Ciebie. Feniks. Wygasło ognisko z marzeniami, zalał go wodospad codzienności. Malutki żar, co się w nim palił, jak reszta popiołem został, lecz znów zejdzie słońce, osuszy grunt marzeń, powstaniesz niczym feniks z popiołów. Chaos świeżego oddechu zasiesz i narodzisz się na nowo. Dla ciebie. Po co mam pisać wiersze? Nie wiem, czy ktoś je pokocha, jak ja. Lecz piszę dla duszy, by nie obumarła, i mózgu, by się nie skurczył, i serca, by bić nie przestało. Piszę i piszę dla ciebie, kochana, i wciąż mi mało. Osobie, dzięki której mogliśmy wybrać się w tę zajmującą wyprawę po stronach. Osobie, której pasja do poezji nas tu sprowadziła. Zapraszamy teraz główną bohaterkę naszego wieczoru, panią Zofię Daniel, która opowie nam coś o sobie i o kulisach powstania swojego tomiku, który zadedykowała swoim bliskim, ludziom szczęśliwym i tym poszukującym miłości. Może zechce też sama zinterpretować nam niektóre ze swoich wierszy. Zapraszam. Witam wszystkich serdecznie. Ja nie umiem przemawiać, wolę pisać. Ale cóż by mogła Państwu powiedzieć? Wiersze piszę od zawsze, można powiedzieć. Wiersze napisałam w wieku lat 18, jak poznałam mojego męża. Potem były jakieś kolejne, które były chowane do szuflady w jakimś pamiętniku, który przez jakiś czas pisałam. No i później w moim życiu był taki przełom. Był to rok 1999. Kiedy mocno zachorowałam na kręgosłup, miałam dużo czasu do myślenia, byłam w domu długo. No i wtedy, że tak powiem, worek się otworzył i tych wierszy pisałam bardzo dużo. No i piszę je do dziś. Są różne motywacje powstawania tych wierszy. Czasem jest to zwykła rozmowa z kimś napotkanym. Czasami jest to obejrzany film. Jakieś przeżycie, no są to emocje, więc no, różne są impulsy. No jest też jakaś fantazja, są moje własne przeżycia. Myślę, że chyba każdy, kto pisze, to właśnie w jakiś taki sposób zbiera te swoje emocje i potem gdzieś trzeba je, że tak powiem, z siebie wydobyć. Mi przynajmniej to pomaga. Bo ja tak reaguję chyba wrażliwie na to, co mnie otacza i pomimo, że są to wiersze o miłości, to, że tak powiem, kocham ludzi i los człowieka jest mi najbliższy, może dlatego są to wiersze o uczuciach.
No i żeby nie zwariować, jak to się mówi w dzisiejszym świecie, to jest to moja metoda na oczyszczenie duszy, więc przelewam to na papier. Więc chyba to tyle z tego, co mogłem mu powiedzieć o sobie. Nie zdążcie powiedzieć! Powiem, że czytam, bo boję się, że jak powiem z pamięci, to z emocji coś zapomnę, więc może najpierw przeczytałabym Państwu wiersz, który właśnie w Angorze się ukazał każdego ranka. Jest jego tytuł, a może dlatego ten, że powstał dosłownie w 5 minut, co się rzadko zdarza. Wstałam rano, nie było mojego męża w domu i tak sobie o nim pomyślałam. Przed kawą, zanim ją wypiłam, podeszłam do komputera i napisałam po prostu ten wiersz. Nie wyjdę z domu bez torebki pełnej dobrych myśli i tęczowych butów na obcasie nadziei. Każdego ranka tak wyruszam w drogę, by poznawać Ciebie co dzień od nowa. Odziana w powabną sukienkę utkaną z Twego pożądania. A wiatr układa mi fryzurę, chociaż to na nic, bo każdy z włosów i tak patrzy w Twoją stronę, kochany. Jeszcze jakiś przeczytaj? Dobrze, chętnie. W takim razie może skarb. Mam bagażnik pełen miłości, najcenniejszy skarb we wszechświecie. Jadę autostradą życia, zatrzymuję się czasem na obiedzie. Spotykam tysiące ludzi bez twarzy. Komuś współczuję, przytulę, rękę podam i jadę dalej. Nagle spotykam tę jedyną osobę z marzeń. I całe życie się przewraca do góry nogami. Otwieram drzwi, mówiąc: wsiadaj, bo dalej już jedziemy razem. I od tej pory zatapiam w złocistym bursztynie wszystkie kocham Cię. I układam na półce, by zawsze cząstkę Ciebie mieć na później. Deszcz i tango. Wyruszam przed siebie lśniącą od deszczu ulicą. Ciche dudnienie kropli o szyby samochodu układa się w muzykę. Mijam różne barwy miłości oraz nienawiść i zasmucenie, które przechodzi na drugą stronę powoli, niespiesznie. W tym mym lusterku dostrzegam czyjeś marzenia. Trwało tylko chwilę i już mnie wyprzedzają, nie patrząc, czy to moment właściwy. A kiedy nastaje noc, mój ciemny pokój ożywa, gdyż tańczą z nim moje marzenia w kolorowych sukienkach i na szpilkach. Piękne, śmiałe i rozbawione, gdy razem tańczymy nocne tango. Jeden, panie dyrektorze? Dobrze. Środek lata. Biegłam
za tobą. Mój wzrok też cię nie dogonił. Zginąłeś w szarym tłumie melancholii. Po naszej miłości pozostało tylko liryczne wspomnienie i niekończące się letnie westchnienie. Znów środek lata opada na piękno przyrody, jak wtedy, gdy oboje byliśmy młodzi. I zabrałeś ze sobą to poobiednie omdlenie, jakbyś nie chciał nigdy uwolnić się ode mnie. Oddajmy się jeszcze raz przeżyciom, które podarowała nam za sprawą swoich wierszy pani Zofia. O to, żeby najbliższe chwile były nie mniej magiczne, zadbają ponownie Daria Dank i Jakub Lewandowski. Usłyszymy w ich wykonaniu dwa wiersze: Wróć tam oraz Lista. Lista. Uczą się pilnie nie popełniać grzechów. Na przykład nie ranić nikogo bez potrzeby. Któregoś dnia narzekałem na los do znajomego. Słuchał długo i cierpliwie. Znienacka rzekł: spróbuj przeprosić Boga za grzechy. Ależ się oburzyłem. Ja? Grzechy? Przepraszać, a nie prosić? Taka zmiana? Jak mam to zrobić? Usiadłem, pomyślałem, zrobiłem listę swoich grzechów i sam oniemiałem. Wciąż powtarzał się ten sam matematyczny grzech. Ty plus ja. Szczęście to czy pech? Tam. W życiu zbyt często mamy do czynienia z rzeczami przeciętnymi. Miłość nie powinna taka być. Smutno ci i źle, bo boję się twojego kochania? Nie wiem, jakie jest, ale chodź do mnie. Nie myśl tyle i nie siedź sam nad przemszą. Zaufam ci, uśmiechnij się i wróć tam ze mną. Jakież może być lepsze zwieńczenie tej uczty słowa, niż chwila zadumy przy wkradającej się pomiędzy szept a ciszę muzykę, w krainę, której ponownie zabierze nas Zbigniew Kisikowski. A teraz, proszę Państwa, taki wiersz, który nazywa się Drobiazgi. Ciekawy wiersz, najtrudniejszy, jaki przyszło mi kiedykolwiek napisać to wierszy Zosi. Postaram się, żeby było też tak. Drobiazgi. Pamiętam w Starogardzie, ludzie, nie macie pojęcia, trzęsą się jak galareta. A podobno było dobrze. Na nocy bardów chyba. Nie ma już telewizji. To super, mogę gadać w porze. Bardzo obecny, żeby coś. A dobry wieczór, panie Piotrze. Witamy tętkę. Sorry. Zobaczcie. Drobiazgi. Drobiazgi życiowe to czyjś uśmiech.
pośpiechu przysłane, a nie stwarzona mina. Niezadowolenie, rachunek wygórowany, wszystko ma znaczenie. Czujesz i przeżywasz, jak samotny kamień gdzieś za wioską, co leży w szczerym polu opuszczonym. Nie okryty troską, tylko niczyj. Samotnością życia nakarmiony. Drobiazgi wciąż bolą, gdy ktoś bliski długo się nie odzywa, omija cię łukiem. Gdzieś się ukrywa, czemu telefon, drobiazg tak ważny. Długo nie dzwoni, długo nie dzwoni. Jak samotny kamień gdzieś za wioską, co leży w szczerym polu porzucony. Nie okryty troską, tylko niczyj. Samotnością życia karmiony. Jak samotny kamień gdzieś za wioską, co leży w szczerym polu opuszczony. Nie okryty troską, tylko niczyj. Samotnością życia nakarmiony. Nikt mnie nie pamięta, jako kamień za wioską. Nikt mnie nie pamięta, jako kamień za wioską porzucony. Jak samotny gdzieś za wioską, co leży w szczerym polu opuszczone. Nie okryty troską, tylko niczym. Samotnością życia nakarmiony. Poprosimy teraz pana dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie i pana prezydenta Adama Urbana na scenę. Chcielibyśmy podziękować wszystkim dzisiejszym gościom i wykonawcom, więc poprosimy panią Zofię, naszych recytatorów, Darię i Jakuba oraz pana Zbigniewa również i panią Hannę Matej. Mateja, przepraszam. Dobry wieczór Państwu. Chciałem na wstępie serdecznie podziękować za zaproszenie. I muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się tak wielu miłych doznań, wrażeń i wspomnień. Że nikogo nie pominął, serdecznie gratuluję pani Zofii Daniel. Pięknej poezji wierszy, pełnych wrażliwości i ciepła. Jak pani tak piękne wiersze pisze o mężu, który wychodzi z domu i o tym, co się dzieje, też by chciało się zostać, a nie wychodzić. Z drugiej strony może lepiej nie wychodzi, wtedy taka piękna poezja powstaje, więc to też jest inspiracja. Także serdecznie gratuluję. Serdecznie gratuluję pani dyrektor współpracy przy tej inicjatywie, przy książeczce. Bardzo dziękujemy za propozycję panu dyrektorowi.
dziękuję, jak powiem, wprost Zbyszkowi za te piękne wrażenia. Dziękuję Pani. Za to, że po tylu latach mogę znowu wysłuchać tych pieśni, melodii. Zawsze lubiłem słuchać Zbyszka Fidzikowskiego, jego wykonań różnych poezji. Muszę powiedzieć, zawsze z nami takim śpiewakiem, bardzo charakterystycznym, gdzie wystarczy, że usłyszę kilka dźwięków, już wiem, że to Zbyszek nadaje, także gratuluję, zawsze to budzi we mnie dużo radości i wzruszeń. Też gratuluję recytatorom pięknych występów. Już któryś raz z kolei mogłem słuchać, także naprawdę przepiękne. Wiem, że też w konkursach startujecie z powodzeniem Pociewski Fanowskiego, tak? Pamiętam twarze, także gratuluję. Ale to też wspomnienia 30 lat Kociewskiego Kantora Dziotowskiego. A z tymi wspomnieniami, oprócz tego, że biblioteka, wydawnictwo i tak dalej, to mi się nieodłącznie wiąże pani Katarzyna Obacyj-Peplińska. I tak sobie wspominałem, że właśnie 30 lat temu, jak tutaj przedmówca mówił, taki mały krok, to z drugiej strony to kawał czasu. I pamiętam, jak 30 lat temu od pani Katarzyny taką małą książeczkę dostałem w prezencie. To chyba było garść śmiechu i pieprzu szczypta. Dobrze zapamiętałem? Dobrze. No i to było bardzo dawno, ale gdzieś tam jeszcze w zbiorach jest taka fajny tomik dowcipów kociewskich, to było, tak? Czy takich regiów? Proszę? Fraszyki kociewskie. Także bardzo dawno to było, ale jeszcze pamiętam. Także serdecznie gratuluję tego wszystkiego i prosimy o więcej. Wszystkiego dobrego. Ze swych wierszy pani Zofia mówi o kroplach deszczu, których dudnienie zamienia się w muzykę. My na szczęście możemy jeszcze raz poprosić pana Zbigniewa, który przyniesie nam ją nawet w ten spokojny wieczór. Ja dziękuję serdecznie za te ciepłe słowa. Zbudza się. Raz, dwa, ok. Ja się wycofam może trochę. No już wiem. Przepraszam, nie nagrywajcie tego. Raz. Jednak trochę. A można wyłączyć ten mikrofon, Krzysiu? Tak, tak, tak. Dziękuję uprzejmie. Przepraszam za to zamieszanie, ale to może mieć znaczenie. Ja powiem tak, jeżeli mogę chociaż dwa słowa, po dwa zdania. My z Zosią, z Januszem i przyjaciółmi, między innymi Basią i rodziną, znamy się od wielu lat. Fajne słowa kiedyś powiedziała parę lat temu Zosia. Jeszcze jesteś moim kolegą, ale będziesz moim przyjacielem. Moi przyjaciele są i wtedy wymieniałeś. Pamiętasz przed domem, jak wracaliśmy skądś? Nie? W tak młodym wieku nie pamiętasz? No, rozumiem. Ale to było bardzo miłe. Zosia może mówić różne słowa jak znajome, ale dla mnie to jest przyjaciółka, wiecie jak? Nie tylko ona jako człowiek, bo jest to taki wspaniały wzór też i dla mnie, i z naszych relacji, i przy herbacie, i tak dalej, wizyt w domu i u nas ostatnio, a częściej ja u nich. Przemawia do mnie jej poezja, ale jednocześnie muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest proste napisać do
niektórych wierszy, albo w większości wierszy, jakąkolwiek muzykę. Sami byliście świadkiem, tu zdradzę tajemnicę, drobiazgi były zaimprowizowane, naprawdę. I pamiętam tylko, że to jest cedr, a dalej była czarna dziura. Być może to jest coś takiego, co Zośka ma w sercu pisząc, a Bóg z kolei mnie obdarzył, jak i ciebie, tym w sercu, żeby móc z tego na scenie wyjść z twarzą, jak to się mówi. Wiersz Pozostaje miłość i odniosę się do tego, Zosia. Dwie doby miałem tak zwaną pustkę, mózg mi się wyłączył. Bo ja wcześniej czytałem to, który, jak, fajnie byłoby ten trzeci kawałek. Nic nie wchodziło. Najbardziej trapcie, wyłączyło mnie. I wczoraj wstałem, zrobiłem barszcz ukraiński. Poszedłem do pokoju. Słuchajcie, wziąłem to, co było zaznaczone haczykami i od razu bam. I w 5 minut napisałem ten utwór z kolei, muzykę. O, tak to było. To tak właśnie jest, że jak nas coś dopadnie, to trwa czasami rok, jak u mnie, a teraz w 5 minut. A to jest utwór dosyć nietypowy. Zauroczyły mnie jak zwykle te słowa. Biel grudniowego poranka przepraszam, nie nagrywać, wyłączyć, bo też się mam prawo pomylić, nie? Zaczynam od początku. Biel grudniowego poranka rozświetla nasze wspólne chwile. Powiedziałeś, każdy dzień spędzony z tobą jest świętem. Niby tylko słowa, lecz jakie piękne. Niby tylko słowa. Niby tylko słowa, lecz jakie piękne. Niby tylko słowa. Nie próbuję żyć bez ciebie, bo wiem, że nie potrafię. Choć inni mówią zakochanie, to przelotne szaleństwo. Wybucha jak wulkan, potem cichnie pomaleńku. Wybucha jak wulkan, potem cichnie pomaleńku. A ja wbrew wszystkim otulam ciebie szale. Ty zmarszniesz w romantycznym tańcu swoim ciałem. Rozpalam w kominku, by ogień uczuć, utrzymać i ubrana w twe słowa, w twe ramiona, nie czuję, że jest zima. Ubrana w twe ramiona, nie czuję, że jest zima. Niby tylko słowa, lecz jakie piękne, niby tylko słowa. Niby tylko słowa, lecz jakie piękne. Niby tylko słowa. Chcecie ze mną? Niby tylko słowa, lecz jakie piękne. Niby tylko słowa. Kto zaśpiewa? Niby tylko słowa, lecz jakie piękne. Niby tylko słowa. Podziękować wszystkim za obecność, autorom, wykonawcom, a przede wszystkim Państwu, którzy postanowili zatrzymać się z nami na chwilę, by podziwiać talent naszych regionalnych twórców, zadumać się nad głębią, którą przynoszą litery i muzyka. Mam nadzieję, że niedługo przy podobnej okazji spotkamy się ponownie. Przywołując słowa pani Zofii, zaufam ci, uśmiechnij się i wróć tam ze mną,
Dlatego nie będę się żegnała, tylko powiem do zobaczenia. I zapraszamy wszystkich na skromny poczęstunek, przy którym jeszcze raz będzie okazja porozmawiać i zdobyć podpis pod swoim egzemplarzem tomiku pani Zofii. Dziękuję bardzo. Chcieliśmy Zosiu Tobie złożyć serdeczne gratulacje. Dziękujemy bardzo, że mogliśmy Cię wesprzeć. A także Państwa zapraszam do obejrzenia relacji z dzisiejszego spotkania na portalu Facebook, na profilu Kociewska TV. Dziękujemy jeszcze raz i gratulacje.